Właśnie w tym miejscu są montowane aktualnie nowe rozjazdy z istniejącej trasy tramwajowej na Puławskiej w kierunku Spacerowej, a dalej tramwaj pojedzie do Wilanowa. A jak pojedzie i jak to w tym miejscu powstaje? O tym w tym filmie. Zaczynamy! Tramwaj, kierunek Wilanów. Witam Was tutaj, Czesiczem Awizonosz i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z tramwaj kierunek Wilanów. Po lewej stronie znajduje się Świątynia Opatrzności Bożej, przed nami jest Aleja Rzeczpospolitej, a i znajdujemy się oczywiście w samym miasteczku Wilanów. Natomiast sam tramwaj kończy się przy Adama Branickiego, którą za chwilę zobaczycie, natomiast sama inwestycja zaczyna się tu, a kończy się na Woli, bo jest podzielona na etapy. O dzisiejszym etapie powiem Wam w tym całym materiale 20-minutowym ponad, ponieważ sama inwestycja ciągnie się stąd, od Wilanowa, przez cały Mokotów i do Śródmieścia. Sama inwestycja kończy się dokładnie na Puławskiej i tam też opowiem Wam o terminach, więc usiądźcie wygodnie przed ekranami, rozgoście się i zaczynamy od pętli, która w tym miejscu powstanie. Nie będzie to typowa pętla, bo nie będą tutaj tramwaje mogły zawrócić, tylko i wyłącznie zmienić kierunek. To oznacza, że przyjadą na przystanek, który będzie się znajdować na samym środku lodowiska, pomiędzy tytami, a następnie motorniczy będzie musiał zmienić kabinę i pojechać w drugim kierunku. Czyli tylko i wyłącznie tramwaje dwukierunkowe tu będą mogły dojechać, czyli tylko i wyłącznie tabor nowy, taki jak Hyundai, czy Swingi Duo, ewentualnie Jazzy. Co ważne, to jest duża zaleta dla Wilanowa, bo nie dojadą tutaj stale tramwaje typu Consta 105NA, bo po prostu nie będą miały jak tutaj dojechać, bo nie zawrócą. Natomiast do Stegien już będą mogły dojechać, ale Stegny będą później oddane i o tym za chwilę. Bo w tym miejscu znajduje się kolejny przystanek tramwajowy, pomijając Branickiego, którym już widzieliśmy. To jest tutaj Świątynia Opatrzności Bożej. Co ważne, w tym miejscu trwa proces wyrównywania terenu pod nowe lodowisko tramwajowe, jak i również usuwaniu starych kolizji i starej infrastruktury podziemnej, która jest w kolizji z nową infrastrukturą dla tramwaju. To ważne, ponieważ bez tego nie da się robić tego, co tutaj już powstaje, czyli nowej płyty betonowej, na której będzie następnie usadowane nowe zielone lodowisko. Najpierw szyny, a później sam rozchodnik jako ostatnia faza podczas budowy. Też widzimy tutaj nową nawierzchnię, właściwie nową nawierzchnię, nową część jezdni, która będzie się znajdować po prawej stronie, czyli po stronie wschodniej. I tutaj też widzimy dwa typy betonu. Beton taki płaski i ten z rowkami. Ten z rowkami to jest miejsce, gdzie będą wstawione później szyny i tam właśnie będą się zatrzymywać tramwaje. Czyli będą tam po prostu przystanki. O szczegóły takich jeszcze powiem za chwilę w materiale, bo lecimy dalej. Możecie zobaczyć, że już tutaj faktycznie jest zamontowana część z szynami. Te tramwaje tutaj będą jechać razem wspólnie przez krótki odcinek, nawet z autobusami w kierunku centrum, dzięki czemu tramwaje będą razem wyjeżdżać bezpośrednio i przejeżdżać przez skrzyżowanie z Aleją Wilanowską i autobusami. W kierunku centrum, w drugim kierunku będzie przystanek tylko właśnie do tramwajów. Przystanki tramwajowo-autobusowe będą się znajdować po tej stronie właśnie skrzyżowania, czyli po stronie północnej. W kierunku centrum będzie wspólny, w kierunku Wilanowa nie będzie wspólny. Przystanki autobusowe też będą się znajdować po innych stronach skrzyżowania, tak żeby można było z każdej strony wjechać. Czemu tutaj przystanki autobusowo-tramwajowe powstają na jeden peron? Dlatego, żeby były wygodne przesiadki właśnie z autobusu do tramwaju i w drugą stronę. W ten sposób stąd autobusy jadące na przykład z Powsina czy z innych części Wilanowa będą mogły wjechać na przystanek tramwajowo-autobusowy, a następnie przesiąść się będzie można do tramwaju, który szybko i pojemniej dojedzie do metra. To jest oczywiście duża zaleta, nie trzeba będzie jechać do metra Wilanowska, tylko będzie można pojechać stąd dalej tramwajem. Oczywiście wiadomo, że dużo osób będzie i tak wolało pojechać autobusem stąd do metra Wilanowska, ale będzie alternatywa. Alternatywa to jest najlepsza rzecz, jaką można dostać, bo wtedy po prostu ruch i natężenie ruchu bardziej się rozbudowuje na różne ciągi komunikacyjne w centrum miasta i ogólnie w całym mieście. A taki cel ma budowa nowych tras tramwajowych, nowych linii metra i innych środków komunikacji miejskiej. Lecimy dalej, bo w tym miejscu przystanek, jak widzicie, powstaje. Skrzyżowanie zostało mocno ograniczone. Po jednej pasie właściwie w każdym kierunku jedna jezdnia tylko została. No, na razie tak to wygląda, bo tam same torowisko nawet tramwajowe musi powstać przez Aleję Wilanowską. Lecimy dalej, jak widzicie, kładka będzie zlikwidowana. W miejscu kładki będzie przejście
i przejazd rowerowy. A lecąc dalej widzimy nowe torowisko, to tramwajowe, które się tutaj kończy, bo się zaczyna przystanek. Ogólnie przystanków żadnych prawie nie ma, pomijając Puławską, gdzie już się trochę więcej dzieje. No i tu widzimy głównie prace podziemne, tak? Mamy tutaj po pierwsze rury odkopane, które widzieliśmy na samym końcu ujęcia. Widzimy tutaj, że trwają prace przy usuwaniu jeszcze starej nawierzchni, jeżeli gdziekolwiek została, skrzyżowanie zostało jeszcze bardziej zmniejszone i ogólnie na razie są wloty z każdej ze stron. To oczywiście tak nie będzie przez cały czas budowy, z tego co mi się wydaje, bo trzeba pamiętać o tym, że w tym miejscu też będzie torowisko tramwajowe musiało powstać na samym środku skrzyżowania, więc wtedy po prostu nie będzie jak przejechać. Natomiast powstaje to już w tym momencie, całkiem ładnie to się prezentuje. Widać dokładnie, że już prace podziemne na większości nowej trasy tramwajowej się zakończyły i może powstawać płyta betonowa, a później na tym mogą powstawać nowe szyny. Oczywiście same jezdnie będą przerzucone raz z jednej, raz na drugą stronę, w ten sposób, aby mogło powstawać całkowicie nowe torowisko. Tutaj będzie cały czas w zielonych szynach, czyli w zielonym torowisku z rozchodnikiem, dzięki czemu będzie to wszystko ładnie i zielono wyglądać. Te autobusy będą miały swoje osobne przystanki po stronach ulicy, tutaj tak jak wcześniej były zlokalizowane, z tym, że same przystanki autobusowe wzdłuż całej inwestycji, jeżeli nie są wspólne z tramwajami, będą zmniejszone, jeżeli chodzi o ich długość, no bo po prostu też mniej autobusu będzie jeździć wzdłuż linii tramwajowej. Głównie będzie tu chodziło o to, aby wszyscy jeździli tramwajami. Kolejne miejsce to oczywiście stara kładka, która się tutaj znajdowała. Kładki nie będzie. Będzie tutaj tylko i wyłącznie przejście dla pieszych i przejazd rowerowy w tym miejscu. Natomiast to chodzi, jeżeli chodzi o same przystanki autobusowe, które tutaj się znajdują, przystanki autobusowe pozostaną, choć będą pewnie podobnych rozmiarów jak teraz aktualnie. No i lecimy dalej. Tu widzimy nowe szyny, które już są zamontowane na nowej płycie betonowej w tym miejscu. Będzie to się ładnie tutaj prezentowało z tym całym rozchodnikiem. Już się nie mogę doczekać, bo to będą bardzo długie, nowe trasy tramwajowe właśnie z zieloną częścią. No i tu widzimy dokładnie tą część po lewej stronie, gdzie będzie przystanek tramwajowy. Czemu płyta betonowa w tym miejscu jest tak wyżej i po prostu nie będzie do schodnika? Ponieważ tam będzie przystanek. Aktualnie w Warszawie tak to jest robione ze względów technicznych, że jeżeli gdzieś auto, tramwaj się zatrzymuje na przystankach tramwajowych, to po prostu w tym miejscu nie ma rozchodnika, nie ma zielonego torowiska, tylko i wyłącznie jeżeli jest to nowe, to jest część betonowa, jeżeli to jest stare, to jest nawet część asfaltowa i w ten sposób to jest aktualnie realizowane. Dlatego też tutaj nie będzie inaczej, też nie będzie w tych miejscach rozchodnika, tylko i wyłącznie będzie to inaczej zrealizowane w postaci właśnie betonu. Co ważne, na większości przystanków nowych tramwajowych, jeżeli będą obok siebie przystanki, to będą zlokalizowane też tam przejście dla pieszych i tutaj też byliśmy w miejscu, kręciliśmy się dookoła, bo tam w przyszłości powstanie odnoga w kierunku pętli na Stegnach. Stegny rozpoczną się z budową pod koniec tego roku i zakończą się pod koniec przyszłego roku, czyli pod koniec 2024 roku i teraz będzie to wszystko powstawać razem. A w tym miejscu widzimy łazik marsjański, który właśnie robi tą całą płytę betonową pod nowe torowisko tramwajowe. Jak widzicie, najpierw jest tam coś usypane, a przez niego jak się to wszystko przetoczy, to już jest sama konstrukcja betonu gotowa w jednej całości, jako już fundament pod torowisko tramwajowe. Bardzo ciekawe, jak ta maszyna działa. No, przynosi się i podróżuje cała na tych gąsienicach swoich. Tutaj jak widzimy, mogą być sterowane, podnoszone, wykręcane. Bardzo ciekawy element. Jeżeli by mi się udało, jeżeli byście byli zainteresowani, to może mi się uda taki specjalny materiał na temat tego urządzenia nagrać, jak to działa, jak to funkcjonuje, jak powstaje dzięki niemu nowe torowisko tramwajowe. Jeśli jesteście zainteresowani, dajcie mi znać w komentarzach, to może mi się uda skontaktować z wykonawcą, aby coś takiego zrealizować. Tymczasem dalej widzimy, że już ta maszyna zrobiła tą część betonową, a przy kładkach oczywiście to się jeszcze nie dzieje, bo kładki muszą być wszystkie zdemontowane. Chociaż ta kładka zmieni się nie do poznania, bo przystanek tramwajowy będzie zamiast niej na dole i będzie w jej miejscu przejście dla pieszych z przejazdem rowerowym. Przejście dla pieszych i przejazd rowerowy będą dokładnie w tym miejscu, gdzie jest aktualnie kładka, z tego co widzę aktualnie na schemacie. Przystanki autobusowe będą w miejscach, gdzie teraz się znajdowały, a dalej trasa tramwajowa będzie razem z zielonym torowiskiem i będzie się ciągnąć ze ścieżkami rowerowymi po jednej i po drugiej stronie ulicy. To ogólnie ważne, bo mniej więcej od świątyni Obecności Bożej ścieżki rowerowe wzdłuż całej trasy tramwajowej nowej na Jana Sobieskiego, Belwederskiej i na innych odcinkach będzie po dwóch stronach ulicy. O tym się nie mówi i też o tym się nie mówi, że co prawda nowe przystanki autobusowe, jak tutaj, nowe przystanki tramwajowe, jak tutaj Mangalia powstają, to o tyle nowe ścieżki rowerowe, które będą nowe, powstają. Tam, gdzie będą skrzyżowania przebudowane, też będą nowe asfaltowe ścieżki rowerowe. Ale w pozostałych miejscach, gdzie tramwaje nie ruszają infrastruktury, na przykład tutaj po lewej stronie, gdzie jest aktualnie chodnik, tam
ścieżka rowerowa, tam gdzie jest właśnie teraz kostka, to tam ta kostka pozostanie, to znaczy tramwaje nie przebudowują na całej długości trasy tramwajowej, tylko i wyłącznie tam, gdzie jej dotykają. No jest to połączone z tym, że tak samo jeżeli ZDM by robił nowy chodnik, to nie robi przebudowy drogi rowerowej, nie robi przebudowy torowiska tramwajowego, natomiast nie będę ukrywać, że to jest na duży minus, przydałoby się, aby tutaj to wszystko razem w jednym momencie powstało, jako jedna duża inwestycja i razem się połączyło w jedną nową ulicę Jana III Sobieskiego. Niestety tak to nie powstaje. Szkoda bardzo, ale tak to niestety tutaj się realizuje. Jesteśmy dalej już przy kolejnym przystanku, który w tym miejscu będzie powstawać. Przystanek będzie po tej stronie skrzyżowania, przy samym toru Stegny nie będzie nic, a sama trasa Siekierkowska będzie też zamykana jeszcze za jakiś czas, no bo tam trzeba będzie oczywiście wybudować same torowisko tramwajowe przez aleję, przez trasę Siekierkowską. To jeszcze się nie będzie działać w najbliższym czasie. Tam wszystkie ścieżki rowerowe, z tego co wiem, będą przebudowane po nowemu i tramwaje będą przejeżdżać w ramach zielonej fali przez całość. Natomiast tutaj widzimy prace, które faktycznie się dzieją pod ziemią, bo tutaj nie ma jeszcze nowego torowiska, a widzimy te rury. To jest nowy kolektor, który w tym miejscu powstaje i on się tutaj wykręca w jedną, w drugą, jedzie podkładką nawet i on jest tu w różnym stopniu zaawansowania. Po pierwsze są miejsca, gdzie już jest w tej części betonowej, zamykane, zasypywane, są miejsca, gdzie są dopiero montowane rury i gdzie są już zasypane rury bez części betonowej. Naprawdę dużo się dzieje, tu mamy też składowisko szyn. Więc tu są różne etapy całej tej części budowanej. Co ważne, tu jeszcze możemy zaobserwować to, że w tym miejscu mniej więcej się będzie zaczynać nowy przystanek tramwajowy. Kładki, tak jak powiedziałem, nie będzie żadnej. Zamiast kładki będą tutaj dwa przejścia dla pieszych i dwa przejazdy rowerowe na jednym i drugim krańcu przystanku autobusowego i przystanku tramwajowego, bo przystanki autobusowe i tramwajowe będą jednocześnie w tym samym miejscu. Czyli ponownie trasa autobusowo-tramwajowa w tym miejscu będzie na środku ulicy. Ta trasa tramwajowo-autobusowa w tym miejscu zacznie się mniej więcej przed tutaj ulicą Beethovena, więc od strony Wilanowa, więc taka ciekawostka. Tutaj na dalszej trasy mniej więcej, prawie do samej spacerowej. Tak to będzie wyglądać, więc przystanek Dolna też będzie mieć przystanki autobusowo-tramwajowe na samym środku skrzyżowania. Przystanki autobusowe i tramwajowe będą się znajdować przed samym skrzyżowaniem, przed wlotem, w zależności od kierunku oczywiście. Same to skrzyżowanie będzie mieć cały czas przejazdy rowerowe i przejście dla pieszych z każdej strony. No i tutaj prace aktualnie trwają głównie przy przebudowie cały czas instalacji podziemnych. Jest tu bardzo dużo ich, dlatego to cały czas jest realizowane, nie widać nowego torowiska tramwajowego, nie widać aż tak dużo też osób pracujących, bo mimo wszystko najwięcej prac teraz jest realizowanych oczywiście przy Spacerowej i przy Puławskiej, bo to wszystko musi być oddane szybciej, natomiast tutaj widzicie, droga skręciła, tu się przekręca w jedną, w drugą, ponieważ aktualnie Gagarina została zamknięta, choć na ujęciach tego nie uświadczycie. Moje ujęcia są nagrywane trochę wcześniej, ale mam też ujęcie, jak już zostało to wszystko zamknięte. Sam węzeł na Spacerowej to będzie jedno wielkie majstersztyk, że tak to powiem. Tramwaje zjeżdżające z Spacerowej będą miały dwa tory, jeden w kierunku Wilanowa i jeden w kierunku Gagarina. Z drugiej strony, jak tramwaje będą jechać z Wilanowa, będą mogły skręcić zarówno w kierunku Gagarina, jak i również w kierunku Spacerowej. Tak samo z Gagarina będą mogły pojechać prosto w kierunku Spacerowej i w kierunku również Belwederskiej do Wilanowa. To ważne, że będzie możliwość planowania na spokojnie tras tramwajowych nawet w trakcie jakichś utrudnień. No i co jeszcze ważniejsze, to jest to, że tutaj przystanki autobusowo-tramwajowe będą, ale będzie tylko i wyłącznie jeden w kierunku Wilanowa. Tu macie jeszcze ujęcie, jak wszystko było tak, jak to było wcześniej, czyli jeszcze sprzed tygodnia, a mianowicie wjazd w ulicę Gagarina z Belwederskiej jest, przejeżdżają autobusy, zatrzymują się na przystankach i wszystko wygląda w miarę normalnie. No i tutaj dalej trasy tramwaju na Gagarina, którą będę nam pokazywać już w sierpniu, bo tramwaj na Gagarina to jest osobna inwestycja powstająca w ramach tramwaju do Wilanowa, ale jako osobna inwestycja, osobny etap. No i tutaj aktualnie teraz samochody i autobusy z tej ulicy wyjeżdżają i jadąc od ulicy Belwederskiej. Powstały nowe sygnalizacje świetne i jadą tak dosyć, jak widzicie, mocno na okrągło, żeby jakkolwiek dostać się do tej ulicy lub z niej po prostu wyjechać. Powstało jedno nowe skrzyżowanie w tym właśnie miejscu, a teraz zobaczmy, jak to wygląda po zamknięciu. Jak widzicie, ulica została sfrezowana, a sam autobus skręcił tutaj ładnie, mknie dosyć szybko tą małą uliczką i następnie w kierunku ulicy Belwederskiej ma tylko i wyłącznie prawoskręt, to znaczy nie może skręcić w lewo w kierunku Wilanowa, tylko może pojechać w kierunku Śródmieścia. To jest minus, ale przynajmniej nie ma dzięki temu sygnalizacji świetnej w tym miejscu i jeszcze się bardziej to nie korkuje, a jak widzicie, korki tutaj są naprawdę całkiem pokaźnych rozmiarów. Prace tutaj trwają też głównie pod ziemią, dlatego jeszcze nie widzimy nic na górze. Nowe kolektory, nowe przyłącza wodne,
sieci ciepłownicze, gazowe, telekomunikacja, to wszystko w tym miejscu jest aktualnie przekładane. Dopóki to się nie zakończy, nie można rozpocząć prac przy budowie nowej ulicy, nowego środowiska tramwajowego i tego wszystkiego. Tramwaje w kierunku Wilnowa będą miały wspólny przystanek autobusowo-tramwajowy. Nie dzieje się aktualnie przy tym nic, natomiast co ważne, tramwaje i autobusy jadące ze spacerowej w kierunku Wilnowa będą razem jechać środowiskiem tramwajowym, dzięki temu będą miały razem prawoskręt i razem będą skręcać podczas tej samej sesji świateł i z tego samego miejsca. Natomiast tu widzimy feralny kolektor, który okazał się w zbyt złym stanie. Nie wiem, czy wiecie, ale tramwaj do Wilanowa pierwotnie miał nie zamykać całkowicie ulicy Spacerowej. Pierwotnie miała być cały czas otwarta i można było nią przejeżdżać. Niestety kolektor, który tutaj się znajduje i już jest po części wymieniony na nowy, ten po lewej stronie, okazał się w zbyt złym stanie i trzeba było go całkowicie wyburzyć i postawić właściwie od nowa na większości trasy. On wjeżdża tutaj bezpośrednio w ulicę Klonową, jadąc przez Spacerową, co oznacza, że całkowicie przechodzi przez sam środek i przechodzi po prostu przez całą ulicę Spacerową, co całkowicie uniemożliwia w tym miejscu ruch, bo nie da się tego zrobić etapami, trzeba to wszystko zrobić na jeden raz. Dlatego całkowicie został wyburzony, całkowicie został zamknięty ruch w tym miejscu i nie wiemy na razie, kiedy ruch wróci w tym miejscu, wiemy, kiedy ruch wróci na płaską z tramwajami. Jak wygląda ten kolektor stary, wyburzony? Za chwilę zobaczycie go teraz tutaj na ujęciach, będziemy lekko, powolutku zlatywać na dół i zobaczycie, że właśnie w tym miejscu się znajdował statek kolektor, który tutaj został całkowicie wyburzony, teraz już go nie ma i teraz na dniach już pewnie, kiedy wytykonać, to już powstaje, nowy musi być w tym miejscu umiejscowiony i następnie będą mogły się rozpocząć prace dopiero przy budowie całej nowej ulicy. Teraz znajdujemy się w Śródmieściu, bezpośrednio nad placem Unii Lubelskiej. To jest jeden z dwóch przystanków tramwajowych, które zostały całkowicie wyłączone z użytkowania przez budowę tramwaju do Wilanowa. W tym miejscu powstało nowe rondo, którego wcześniej tutaj nie było, w sensie plac Unii Lubelskiej nie jest oficjalnie rondem według stałej organizacji ruchu. No i dalej widzimy nową trasę tramwajową, która powstaje na Puławski. I ona jest dosyć ciekawa, bo same rozjazdy są przed samym skrzyżowaniem. W tym miejscu widzimy pierwszy rozjazd, już na nim przelecieliśmy. To jest rozjazd dla tramwajów skręcających do Wilanowa, bądź jadących prosto w kierunku Rakowieckiej i w kierunku Mokotowa. Następnie te tramwaje skręcają lekko, jak widzicie, w lewo i kolejny rozjazd od razu w kierunku Rakowieckiej i w kierunku Mokotowa. Co ważne, sama inwestycja w kierunku Rakowieckiej będzie niedługo powstawać. Zakończy się w 2025 roku mniej więcej. Przetargi zostały ogłoszone, aktualnie czekamy, oferty zostały złożone też. Aktualnie czekamy na to, która oferta wygra, czy będą jakieś odwołania i prace się rozpoczną. Jeszcze w tym roku, miejmy nadzieję, to się wszystko rozpocznie. Natomiast sama trasa, teraz ta do Wilanowa, która powstaje, jest tak realizowana, aby jak najmniej trzeba było ponownie tutaj wszystkiego rozkopywać. Czemu to jest podzielone na etapy? Dlatego, że tramwaje nie mają aż tak dużo pieniędzy, żeby po prostu wszystko budować za jedno razem i na jeden raz hura i też nie wszystko ma wszystkie pozwolenia. Przystanek Dworkowa to aktualnie kraniec trasy tramwajowej dla tramwajów jadących od Mokotowa. W tym miejscu została ustawiona specjalna nakładka, dzięki czemu tramwaje dwukierunkowe mogą dojechać i ruch tramwajowy tutaj jakiś jest. Nie jest to oczywiście normalna przepustowość i normalny ruch, bo jednak mimo wszystko więcej pasażerów chciało jechać stąd w kierunku centrum niż w kierunku Mokotowa i tamtych stacji metra, ale no to jest oczywiście jakieś rozwiązanie, dzięki czemu tutaj tramwaje dojeżdżają i dalej można się w kierunku linii autobusowej Z4, która funkcjonuje stąd bezpośrednio do placu Konstytucji. No i dalej jest oczywiście już nowe środowisko. Nowe zielone, wcześniej nie było zielone, bo nie było przebudowane. Teraz zostało przebudowane i jest nowe zielone środowisko w tym miejscu. Nowe przejście dla pieszych, również z miejscami na przyszłościową część z przejazdami dla rowerzystów. I teraz dokładnie zobaczcie, jak wyglądają te zjazdy przed samym skrzyżowaniem, bo to jest innowacja, jakiej w Warszawie nie mamy. Jest tylko łącznie na Okopowej, ale to jest zupełnie co innego. Zwróćcie uwagę, że rozjazdy są tutaj. Pierwszy rozjazd w tym miejscu, drugi rozjazd jest dokładnie za nim i następnie mamy trzy szyny obok siebie, co oznacza, że są w tym miejscu trzy tory. A dlaczego to zostało w ten sposób zrealizowane i czemu aż tak dużo przed całym skrzyżowaniem? Oglądajcie sobie teraz dokładnie, jak powstaje tutaj całe nowe skrzyżowanie. Zwróćcie uwagę, że już tutaj nawet sieć trakcyjna jest zmontowana, a same rozjazdy zaczynają się prawie dokładnie w tym samym miejscu. Co to oznacza? Oznacza to, że ustawienie w tym miejscu specjalnych rozjazdów byłoby dosyć trudne do zrealizowania, bo wszystkie rozjazdy i wszystkie rozgałęzienia tramwajów są mniej więcej w tej samej lokalizacji. Co to oznacza? Oznacza to, że aby tramwaje na spokojnie mogły wyjechać w trakcie jednej sesji świateł, musiały zostać zrealizowane rozjazdy przed samym skrzyżowaniem. Teraz wytłumaczę wam dokładnie, jak to działa. Tramwaj wjeżdżający
na nowe skrzyżowanie w tym miejscu, najpierw sobie zmieni rozjazdy. Następnie wjedzie na jedną z tych trzech szyn, która się tutaj znajduje, czyli na jeden z trzech torów przed samą sygnalicą świetlną, a następnie tramwaj za nim przestawi już sobie zwrotnicę na swój kierunek, w jakim będzie jechać, bo tramwaj przed nim będzie już za zwrotnicą, więc będzie można na spokojnie zmienić zwrotnicę, która się znajduje za nim, ale przed tym kolejnym tramwajem. W ten sposób obydwa te tramwaje będą mogły przejechać w trakcie jednej zielonej fali przez samą skrzyżowanie, nawet jeżeli te dwa tramwaje będą jechać w innych kierunkach, czyli jeden będzie jechać w kierunku Wilanowa, a drugi będzie jechać w kierunku centrum, bo na samym skrzyżowaniu, na samym środku Rakowieckiej, a właściwie na samym środku Puławskiej, będzie dużo torów tramwajowych, dokładnie 4. Wszystkie 4 będą w innych lokalizacjach. Jeden tor będzie w kierunku Rakowieckiej, jeden będzie w kierunku Mokotowa, jeden będzie w kierunku Śródmieścia i jeden będzie w kierunku Wilanowa. W ten sposób tramwaje będą mogły właśnie szybko i sprawnie przejeżdżać, jadąc w kierunku Metropole Mokotowskie, w kierunku samego Dworca Zachodniego, w kierunku Wilanowa i wszystkich pozostałych kierunkach. Mniej więcej rozumiecie, o co mi chodzi. Tramwaje będą po prostu mogły zmieniać zwrotnicę, nawet jeżeli przed nimi będzie inny tramwaj. No i oczywiście w ten sposób szybciej będzie mógł być usprawniony cały ruch w tym miejscu. Tu już widzimy montaż tych trzech torów, nawet tych nowych rozjazdów. Nowe rozjazdy też skręcają tutaj w prawo w kierunku Rakowieckiej. Tak jak powiedziałem, teraz są budowane wszystkie rozjazdy, tak aby nie trzeba było ponownie przebudowywać i budować tejże ulicy, chociaż sama ta część zachodnia ulicy Puławskiej nie będzie całkowicie zabudowana, bo oczywiście to będzie realizowane w ramach tramwaju na Rakowieckiej. No i tutaj te tramwaje będą skręcać w kierunku Wilanowa. W kierunku Wilanowa również będą wszystkie rozjazdy i ogólnie te tramwaje tutaj będą mogły pojechać z każdego kierunku w każdy inny kierunek, a tramwaje tutaj dokładnie wrócą już niedługo, bo tramwaje na Puławskiej będą ponownie funkcjonować już od września, tak aby dzieci wracające do szkoły na spokojnie mogły już ponownie funkcjonować, tak jak powinna wyglądać komunikacja miejska właśnie w tym miejscu. Natomiast pozostałe terminy to tak, tramwaj w kierunku Stegien rozpocznie się z budową pod koniec tego roku, czyli pod koniec 2023 roku. Natomiast będzie ukończony pod koniec 2024 roku, a sam tramwaj do Wilanowa ma być ukończony mniej więcej w połowie 2024. A sama trasa tramwajowa, cała do Wilanowa, oczywiście później, bo sam tramwaj na Rakowieckiej zakończy się mniej więcej w 25, tramwaj pod Warszawą Zachodnią też w 25, tramwaj wzdłuż Pola Mokotowskiego zakończy się mniej więcej koło 2029 roku z budową, a tramwaj pod Warszawą Zachodnią w kierunku Woli nie wiemy na razie, bo nie ma nawet jeszcze przygotowanych jeszcze studiów. To jest aktualnie realizowane w tym roku koncepcja, którym tramwaj ma pojechać, a nie mamy jeszcze gotowego całego studium zagospodarowania przestrzennego na Odolanach, co uniemożliwia dalsze projektowanie tej trasy tramwajowej, pomimo to, że i tak tramwaje nie mają środków na budowę tejże inwestycji w tym momencie. Oczywiście to powstanie. Pustka technologiczna pod Warszawą Zachodnią będzie. Tramwaje dają na razie tylko i wyłącznie do mniej więcej peronu WKD pierwszego. Natomiast to oczywiście i tak jest bardzo ważna inwestycja, by to wszystko w całości powstało. A co ja mogę powiedzieć? Już niedługo pierwszy odcinek nowej trasy tramwajowej do Wilanowa będzie oddany do użytku, a tramwaj na Gagarina zakończy się mniej więcej pod koniec tego roku i niewykluczone, że już wtedy będziemy mogli zjechać na dół do Mokotowa właśnie tą nową trasą tramwajową. Jeśli taki materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwonek. Jeśli chcecie mnie wesprzeć w realizacji moich filmów, zachęcam Was do wciśnięcia przycisku wspieraj obok przycisku subskrybuj. No i cóż nie mówić, do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Jak zawsze Was zachęcam do wchodzenia na moje grupy na Facebooku i Discordzie. Do wszystkich macie link w opisie i w karcie. Na Facebooku jest grupa Co się dzieje w Co u tramwaju warszawskich i Co się dzieje w metrze. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Nagrywam ten film po raz trzeci, a nawet pewnie dłużej nagrywałem to wszystko, bo były problemy z dźwiękiem, bo w pierwszą wersję nagrałem w pewnej restauracji we Wrocławiu i niestety jakoś była zbyt zła, nie dało się całkowicie mnie zrozumieć i usłyszeć, więc musiałem to wszystko nagrać ponownie, dlatego ten film macie dosyć dużo później, ale mam nadzieję, że i tak się podobało i że zobaczymy się ponownie w tramwaju do Wilanowa za 2 miesiące, czyli już we wrześniu, kiedy na Puławskiej tramwaje wrócą. Tymczasem do zobaczenia w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!